Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Patrzących Psów i kontynuujemy. Wiem, że będzie cutscenka zapewne, więc nie przygotowałem długiej mowy. Naprawiłem mikrofon, to jest bardzo ważne. Skręciłem go tak, skała, nie do ruszenia jestem. Wejść do bunkra, aby przeanalizować dane Iraka. No tak, przecież, że tak. To jest strasznie intuicyjne to jest. Szczególnie za tym pierwszych razach, to jest takie bardzo nieintuicyjne. Dobra. Wrócili? A nie, też ich nie ma ty. A nie, czy są? All right, let's do this. Jestem ślepy? Hey, see this? Nice work. There's so much, Aiden. W ogóle kataru dostałem nagle. Yeah, well, you're in luck. This mess has a shitload of names. Every one of them tied to some crooked deal. Dirty cops, the club, greedy moguls. Even your stand-up do-gooders. Irak was planning to blackmail the whole city. Mm-hmm. Hey, what's this? Is this off the server? Oh, hell! Somebody's trying to hack in! We'll lose everything! Shut him out! Now! What do we do? Follow that signal back. What we gonna do now? Guys, no, w tej grze nigdy nie jest nudno. To zdecydowanie tak. Wejdź do bu... O kurwa, co? Nie, to nie jest na czas, prawda? Nie, wydaje mi się, żeby to było na czas. Nie poganiaj mnie, bo wyjdzie chujowy, no. Nic nie rozumiem, tak szczerze mówiąc. Nie, w ogóle nic. I co z tego, że ja to ułożę, w sensie... Aha, wait, what? Okej, to jest dziwne, ale uwaga. Okej. No, przestań mi to robić. Co jest? Co, że nic nie mówię, ale jest tryhard. Jak tego? Jak to? Był taki filmik kiedyś, co? Ten chłop taki z tym nosem i był taki bardzo podejrzany. Co tam było napisane? Play me? A co to tam nie, nie... Explain. I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Damien Brinks and Aiden Pierce. Aiden? Someone's knocking. Clara. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast. Aiden, come on! Okej, jakieś chore gówno się stało, ale ta laska w ogóle chyba występuje w drugiej części, więc nie zginęła jak coś. Tego co tam widziałem. I też nie będę ukrywać, to miałem powiedzieć wcześniej, już chyba mówiłem. Albo wam nie powiem, nie. Bo to jest bardzo takie dziwne. Ma takie okulary, zawsze chciałem mieć takie okulary, co zakłada, że takie okrągłe. Tak wiesz, właśnie... Właśnie takie, no... He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go reboot the backup tower. Without it, no default. No default, no data. I'll go. No, 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 no. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna
I can handle Damien. I'll call you when I'm done. Good luck, amigo. Rat boy just made it personal. A tą szmatę to może zabijemy, co? Czy coś? Od nowa te same, czy inne? Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że te same. Raczej te kascenki się chyba nie zmieniają, czy już je kiedyś widzieliśmy. Tak, to było, no. You picked the wrong time to piss me off. You picked the wrong house, fool! I had to stall Damien. Hey, hey! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? A czemu tej dziwki nie zabiliśmy? Zaś. Zniewolić. O, epilepsja warning. Zamknijcie oczy. Oczy zamykamy, zamykamy oczy. No nie jestem w stanie tego sobie z tym poradzić. Miga, nieważne czy mam ustawienie karty w trzy dupy, czy nie mam ustawień karty, czy wyłączę, czy zaktualizuję sterowniki. Ta gra po prostu mi miga, nie wiem z jakiego powodu. No. Cokolwiek się nie stanie, ta gra po prostu miga. No, starałem się to naprawić, się nie da. Dobra, w ogóle co jak biegnę do przodu, ty. Co odpierniczam? Dobra, tu mamy misję, strasznie daleko. Mamy gdzieś tu kryjówkę blisko, tu mamy. No to chociaż tutaj będzie w miarę okej. Weźmiemy, zawiniemy jakieś tutaj autko. I oki. Dobra. O, to wygląda lepiej. Takie mniejsze. Chociaż czy lepiej. Ja lubię duże fury ogólnie. No strasznie lubię duże fury. Podobałem. W sensie podobałem. Tak wyglądowo są tragiczne, no ale wygodowo to jest w ogóle inny. To jest nowy, inny, to jest inny level, nie? Wiecie, jechać Seicento po jakichś polnych drogach. To jest tragedia. To jest tragedia. Nawet po autostradzie to jest tragedia, bo jesteś w małym aucie i wydaje ci się, że... No, jakby, no strasznie niebezpiecznie się to wydaje, jakbyś, szczególnie, że ja nie lubię jeździć szybko i w ogóle nie lubię jeździć autem. No i to się czujesz niebezpiecznie, czujesz jakbyś jechał 200 km na godzinę. A jak jedziesz ze stówkę takim wielkim czołgiem, to masz takie... Co się może złego stać? Jest inny poziom komfortu jest. No nic. Ale dobrze posły. Zabójstwo cywila. No ja się naprawdę staram je zabijać, ale... Patrzyłem na nagrania, bitrate jest w porządku. Mam nadzieję... Wyskakuj z tej fury, gościu. Mam nadzieję, że tylko jedna rzecz się nie stanie. Nie zaświruje, kurde, YouTube i mi tego nie potnie strasznie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że nie potnie, nie? Musimy mi jasnąć. No musimy to zrobić, no jak panowie, co wy? Nie, no... Ja wiem, że odcinek fabuła, no ale co? Na odrobinę szaleństwa trzeba sobie pozwolić. Myślę, że jest to odpowiednia odległość. Lecimy. O, żartowałem. Ładna ta fura, to jest jakieś Lamborghini chyba, nie? Wygląda jak Lamborghini. O, jest mocno. Jest wzorowane na Lamborghini, nie wiem, żebyśmy mieli świadomość. No bo tutaj marki jednak są inne, ze względu na prawa autorskie. Adam Małys. Łoj, to koło, w środek dwóch Lamborghini. Znaczy jednego Lamborghini, ale w środek. Poprzem. Chyba, że ten model nie jest taki dokładny, ale przez to, że nie jest dokładny model, też jest fajny. Jakoś tak nie gliczuje się, tylko tak naturalnie się dało tak gnietą. Nie, bo z góry jest ustalone, więc jakoś tak, oj. Pomylił mi się hamulec z gazem, tak szczerze mówiąc. Ty, a co się stanie, jak kliknę blokadę, będę... Okej, okay. Nic za bardzo się nie stanie. Dobra, na góry. Najciemniej pod latarnią. W ogóle chyba tytuły będą takie jak misje, mi się wydaje, nie? To by było mądre. Tylko co, jak kilka misji robiłem? Powinienem robić misję, koniec. Tylko wtedy odcinki trwałyby po 15 minut, a może i nawet 10.
No ale nic, sobie chyba ponazywam takie odcinki, jak nazywają się misje. Mam nadzieję, że będzie mi się chciało to robić. Będzie łatwiej znaleźć. Wyszukiwanie będą wyższe. 200 IQ. No to wiem już na podstawie tego, że już robiłem, nagrywałem. Trochę już nagrywam. Czasem gadam głupotę, ale to akurat jeżeli nazwiesz na przykład tak, jak się nazywa odcinek, no to ludzie będą znajdą tak to, bo będą szukać dokładnie tego fragmentu. What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Then kill her. You almost had me, Aiden. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass. They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Oh, cool, that's. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not, we need each other. Aiden? You okay? Are you all right? Aha, czyli tego młodego już odzyskaliśmy. You know something, Aiden? I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. Ty, to ja tam. Ja chory psychicznie? To powinien być ten fragment, jak przejeżdżam tego chłopa tym motorem w tych ostatnich odcinkach. Wszystko nie pamiętam, który to był dokładnie. Który to był dokładnie odcinek. Ja kurwa opuszczam teren misji. A ty chyba nie o to, chyba o to chodzi, żeby uciec, tak? Czy nie? Nie, czy ja muszę gdzieś dojechać, tak? Aha. Co to jest? Cel. Wyeliminuj? Dlaczego ja mam kurwa wyeliminować jakieś boba, ty? No chyba on chce mnie kurwa wyeliminować. Ty, a dlaczego temu chłopowi z tym wąsem, co go przed chwilą spotkaliśmy, czy tam brodą, czy whatever, po prostu nie strzelimy w łebie? Nie, chyba tak by było kurczę łatwiej. Okej, to było dość szybnie. Tak. Żartowałem. Bo co się dzieje z moim ekranem? Tak ma być? Hakują mi mózg. Propaganda. Oj. O, niestety, ale obawiam się, że nie mam innego wyboru. Jak dać się schwytać? Nie mam opcji.
Właśnie nie było w którą stronę iść w ogóle, nie? Uuu, ociągi, gościu. Wyciągaj. To jest najgorsze, że nie da się spojrzeć do góry, to jest bez sensu. Nie wiem, jakby... No da się, nie? Spojrzeć do góry tak realnie. Jest takie kurwa głupie. To nie jestem ja, pozdrawiam. Nie no, wydaje mi się, że motor, w sensie motor mniej przetrwa, no ale motorem będziemy szybciej, co nie? Wydaje mi się, że będziemy motor, ale będzie ciężko uciec. Strasznie będzie ciężko uciec. Dobrze, że mam refleks. O, oczywiście, że mnie psiarski gonią. Wiecie, co było najlepsze na psiarskiej? To tak no capa. Ucieczka tymi łódkami. Łódki były OP. Łódki są super giga ważne. No sam się kurwa wysadziłem. O, oczywiście, nie będę tą misję 10 lat przechodził. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko. Shut the fuck up, it's not me. Gościu. To mój brat bliźniak. Ty chłop jeszcze na psiarski golonie. Ty jesteś kurwa pijany. No ja w ogóle nie dostałem minusy, ty. Za potrącenie obywatela. You're making this too hard, Aiden. Don't force me to show you. You got nothing to show me. Wrong again. You know those fancy tricks you do with CTOS? I've been watching and learning. Wanna see what I can do? Ty, pojechał w inną stronę, co jest? Nie możemy tam jechać. Czy możemy? Chyba musimy nawet. No niestety, tak chyba gra nas kieruje, że... Tak czy siak jakby... Pytanie, czy ja na pewno muszę go obezwładnić? Ojej, no cel mi ucieka. Dobra, chyba... Chociaż nie no, będziemy uczestniczyć w tym no. O to całe chodzi w tej zabawie, żebyście wy się bawili ze mną i widzieli, jak ja dzbanie, czy nie dzbanie. No nic, musimy na skróty jechać, zobaczymy. Może się uda, może to jest do 200 metrów, a on nie jedzie kurwa tak szybko. A nie, no jedzie chyba. No niestety. Najciemniej pod latarnią to nie jest moja ulubiona misja zdecydowanie w tej grze. Ciężka jest strasznie, no widzicie co się dzieje.
Ciężka jest, po prostu jest ciężka. Może jakieś auto trzeba dobre zamówić, w sensie... Ale nie mogę, ty. Auto na zamówienie. No nie mam, no nie mogę. Muszę jakieś randomowe wybrać. Bobo auto, ani motoru nie mogę wziąć. Muszę liczyć na łódź szczęścia. Kwaśno. Jeszcze chłopce pojedzie tam, gdzie nie mogę go wysadzić. Co zrobisz, no? Nic nie zrobisz. Policja cię namierzy. Cel mi, kurwa, ucieknie. To nie było elektryczne auto? Chyba w GTA było to elektryczne auto, takie bardzo, bardzo podobne do tego, które teraz widać na ekranie. Które pokazuje państwu inny poziom. Obezwładniam cię w imieniu prawa. Zatrzymaj się. Chociaż ty jesteś ciężarówką, więc w sumie tam jedyne co ci mogę zrobić to nic. Może się zderzycie. Może i nie. Ja mam takie coś, co się nazywa zaćmienie albo coś takiego, nie? Że CTOS-u tego robię, tak? Coś takiego jest, zagłuszenie to się nazywa. No, właśnie zagłuszenie. Tylko nie wiem jak to się używa. Na G? Dobra. Tylko kiedy to minie? I czy to minie? No strasznie dużo rzeczy, żeby ogarnąć, że się idziemy kurwa pod prąd. G, bo na pewno bym z tego nie uciekł. Neutralizacja. Tej byś się klikłem? No chyba nie. O nie, chyba tak. Okej, jest. G. Dobra, i co? Uciekam policji teraz, tak? Okej, ja ciągle zapomniałem, że w ogóle nie korzystam z tych sztuczek, które posiadamy, będąc hakerami. No jak mówię, dawno nie grałem, ale szybko się w miarę powinienem nauczyć. Jak będę przechodzić 30 razy misję, chociaż to tak gadam głupoty, bo to już właściwie koniec, kurczę, odcinków jest. Jeszcze kilka odcinków i kończymy serię. Pewnie dzisiaj to nawet zrobię. Mam dwie opcje są. Albo montować odcinki, to wtedy nie mogę grać. No albo nagrywać odcinki, są dwie opcje. Więc wcześniej sobie montowałem. Ale w sumie uznałem, że jutro są Mistrzostwa Świata, więc jeżeli jutro są Mistrzostwa Świata, to... Coś mi się wydaje, że mi się już skończyły te zaćmienia jebane. Że jutro są Mistrzostwa Świata, to będę to oglądać z ziomem, umówiliśmy się na 11. No to wtedy sobie będę renderował, nie? Te wszystkie rzeczy. No bo jak renderuję, to też nie mogę nagrywać. Dobra, teraz najcięższe i żeby tego kurwa nie spierdolić, bo jak to zjebie, to będzie beznadzieja. Aż muszę sobie poprzeklinać. No jest statek. Czy tym statkiem mogę w ogóle kierować? Ale świry. Wydaje mi się, że nie mogę. Oczywiście szczerze mam w dupie to, czy przejadę jakichś chłopów. Neutralizacja. Zajebiście. Okej, lecimy w miasto, lecimy w miasto. Ciekawe, czy koncentracja działa na przykład na... łódki. Ja bardzo potrzebuję łódki. Bez kitu, potrzebuję łódki. O, nie widziałem ściany. Ślepy zaułek. Stresuję się, bardzo się stresuję, nie będę ukrywać, bardzo się stresuję. No, już mnie boli coś w rządku. Rurociąg z wodą. Neutralizacja. Dobra, zneutralizowani są. Płoną, kurwa, ja płonę. Ciężko. Ba, no nie da się, no. Co muszę zrobić? Jaki jest plan? Dobra, ostatni raz. Jeżeli oczywiście nie przejdę, no to już będę sobie przechodzić. Dobra, mamy ustalony plan. Bierę auto, zadupcam nad wodę. Taki to jest plan. Bierę auto, zadupcam nad wodę. Mam te do zaćmienia, ogłuszenia? Mam, dobra. To nawet nie biorę auta, biorę motor i zadupcam nad wodę. Taki. I bierzemy łódkę i uciekamy. Z łódki rozstrzelamy najwyżej tego. Znaczy ogólnie tutaj jest najważniejsze.
Albo... chociaż nie. Co mogę zneutralizować? Dobra, udało się. Ty. Dobra, teraz nad wodę. Super ważne, nad wodę. Tutaj. Ja myślę, że udajemy się tam. Zdanie na cywila. Wiecie, gdzie to mam? W dupie. Ciekawe, czy można tu mieć reputację na plusie. Istnieje świr, który ma reputację na plusie tutaj, nie? To musi być niezły wariat. Gie! Cheat. Gie. Kurwa, nie mogę tu. Znowu G muszę kliknąć, tylko w dobrym momencie, jak już się odnowi, G klikam. Dobra, wyjebane z cywilów. Nie mam czasu się martwić z czasem. Nad wodę. Gida. Dobra. Ale my nie jesteśmy, kurwa, nad wodą, ty. Tragedia jest. Nie jesteśmy nad wodą. Nie mam już chyba G, co? Nie mam, ty, może się uda. Ty. Nie uda się, mi chuja. Nie, co ty. Ty. Ale jajca. Dobra. Już, ale już jest ciężko, już jest nowy level w ogóle. Oj, tak, to muszę na speedzie. Widzieliście to? No to teraz już nie ucieknę. Nie, myślałem. Już byłem przekonany, że jeszcze uciekłem, rozumiecie? Ale to już była... Nie no, proszę cię. Szybko. Neutralizacja! Dobra, nie skrzanić, proszę, bo to jest super dużo pracy. No nie? No tak. No to jest super dużo pracy. Co się dzieje? Czemu ja stanąłem? Co tu się dzieje? Czemu sam się zabiłem? Dobra, nie no, no... No nie wiem co, to chyba kończę, co? Zatrzymam to i wiecie, zawsze jest tak, że jak zatrzymuję nagrywanie, to jest ten ranik, który przechodzę. Zaraz po tym zazwyczaj. 99% to jest minutę po tym, w którym stwierdzę, że zatrzymuję, to faktycznie mi się udaje to przejść. Ostatni raz? Nie no, chcę to przejść. Nie no, moi drodzy. Nie no, to się będę męczył jeszcze pół godziny. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, udało się uciec. Nie zajęło mi to długo. Drugie podejście. Pierwszym zginąłem dokładnie w tej łódce. Drugim razem udało się już. Ale ciepła ta kamerka. To jest tylko kamerka internetowa. W ogóle jaki ten jest? Monitor jaki jest ciepły. A wracamy do bunkra, tak? Wracamy... Ty, miało być, że do bunkra, kurwa, wracamy, to nie jest bunkier. Aha, okej. Dobra, to sobie zaznaczę i będę jechał. No nie do końca w ogóle słucham, co oni gadają, tylko jakoś tak jeżdżę. Co? No nie wiem, co chciałem powiedzieć, że to jest... W innym języku mówił po francusku. S'il vous plaît. Madame. Pardon. Co jeszcze się mówi? Jeszcze coś było, ja żeby ten, że dziękuję, czy coś... takie, że w restauracji coś po francusku. Już nie będę.
Dobra, no to co? Ta misja się udała jakby? To jest koniec misji? Zobaczymy, bo ja zawsze jak mogę zamówić auto, to jest koniec misji. Czyli jest koniec misji. Dobra, moi drodzy, to jest 30 minut, to wydaje mi się, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Psycha mi już powoli siada, jak tak nagle usiadłem i nagrałem 5 odcinków czy coś, to już jest zdecydowanie zbyt dużo, a ponadto tu jest... To mówię. Tu jest 27 stopni. Dużo. Ale zostawiam otwarte, bo... Zresztą nawet mi się kurwa nie chce gadać, dlaczego? Pojebana sytuacja, nie chce mi się gadać, no. No, zostawiam otwarte, bo tak mi jest wygodniej, mimo tego, że teraz się płacę jak świnia, no. To będzie lepiej. Przynajmniej nie jest zimno jak świnia. Płacę się jak świnia i zimno? Co ja gadam w ogóle? Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Przypominam łapkę w górę o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do Instagrama oraz mojego drugiego kanału na YouTube. Serdecznie zapraszam, życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się i to naprawdę kurwa mocno. Szczególnie na to, co się dzieje. Razem. Do zobaczenia. Pa, pa.